Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem. Witam z Krakowa, Sławek Mokrzycki. 3 lata temu było ich 40 posłów wtedy ruchu Palikota. Dzisiaj jest 15. Janusz Palikot mówi o nowym otwarciu. Ja ciekaw jestem, co powie Andrzej Rozenek i chciałbym powiedzieć, że dowiemy się tego za pół minuty, ale dowiemy się tego za kilka minut. Samoloty z Warszawy do Krakowa się spóźniają, ale Andrzej Rozenek jest już w drodze do studia, w związku z tym skorzystam z okazji i w zastępstwie, dobrze? Młodzi ludzie z twojego ruchu, to otwarcie jest na sojusz Lewicy Demokratycznej? Nie. To otwarcie jest na nową siłę w polityce, na nową jakość, socjaliberalną partię, która będzie pozbawiona już całkowicie osób, które mącą, którzy chcą. A nie boisz się, że ona faktycznie będzie pozbawiona osób? Pozbawiona, tak jak... Przepraszam bardzo. Pozwólmy. Tak jak mówię, pozbawiona osób, które nie chcą, aby ta partia istniała. Bardzo dobrze się stało. Cieszymy się z tego, że te osoby, które odeszły wszystkie w jeden dzień, w jednym... Bo tak to różnie... Ta dwunastka odeszła faktycznie w jeden dzień, ale wcześniej odchodzili też inni posłowie. Tak. No i właśnie, gdyby tak każdy miał odchodzić w kolejny dzień, no to lepiej się stało, że tyle osób odeszło w jednym dniu. Czyli rozumiem, nowa formacja, dobrze, to pozwólmy... Znaczy nowa formacja, ja nie wiem, jakie plany mają te osoby, które odeszły, mają do tego prawo oczywiście, to jest ich wolna decyzja. Ale zostawmy te, które odeszły, ciekaw jestem... Oczywiście, to jest kontynuacja tych idei, tych pomysłów, które partia, kiedy powstała twój ruch, były przedstawione, tak? To są te idee i po prostu to jest kontynuacja, tylko kontynuacja już z osobami, bez tych osób, które były po prostu nie dla tych Rozumiem, idei. Ja jeszcze dopytam Andrzeja Rozenka, mam nadzieję, że dotrze, ale w takim razie zapytam, czy wasza reakcja na pytanie o to, czy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej jest podobna, że absolutnie nie, czy tu jest troszkę cieplej? Nie, no oczywiście, że jest troszkę cieplej z tego względu, że my jesteśmy bardzo otwartą partią. Tutaj kolega mówi o tym, że broń Boże z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ponieważ Boże, to może Boga chcą nowej nie, jakości. Nie, to sformułowanie się nie jakości. Pojawiło, broń tak, Boże. Nie. Przepraszam, to może moje lekko konserwatywne skrzywienie. No proszę. Idziemy w dobrym kierunku. Kolega mówi tutaj o nowej jakości, że potrzebują jakby dogadywać się z partią, w której jest nowa jakość. No wystarczy popatrzeć na nas w studio, na nas z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jakby jest gwarantem nowej jakości w Sojuszu i na Lewicy. No ja Więc mam ja nadzieję, myślę, że jesteśmy wasza, w stanie się dogadać. Że ta wasza tylko... nowa jakość nie równocześnie, tylko nie równocześnie. Kobiety mają pierwszeństwo. Jeżeli tylko, oczywiście jesteśmy w stanie się dogadać, jeżeli tylko zweryfikujemy swoje niektóre punkty programowe, bo jak wiadomo, w kwestiach światopoglądowych jest nam dość blisko. Inaczej jest to prawda z kwestiami gospodarczymi, aczkolwiek no liczę na to, że twój ruch obierze tą dobrą, Już ci oddam głos, tylko dopytam jeszcze, czy to nie jest tak, że łatwiej wam jest dogadywać się z tymi, którzy odchodzą? I w jakim stopniu się z nimi dogadujecie? O, to jest pytanie. A myślę, że to już jest pytanie do kierownictwa. Do osób, które, że tak powiem, dogadują się na górze. No. Prawo i Sprawiedliwość, a później Młodzi Ludowcy. Odnośnie do tego, co zostało tutaj powiedziane o sprawach gospodarczych, no tak naprawdę ciężko nam jest powiedzieć, na jakim obecnie stanowisku, zwłaszcza po tym nowym otwarciu, będzie stał twój ruch, dlatego że tych otwarć było już dość dużo i za każdym razem przerzucaliście się z jednego końca, powiedzmy, socjalistycznego na ten koniec liberalny i nawet poseł dość liberalny Gibała dał się na to nabrać, stąd przecież z Krakowa pochodzący, a gdy się zorientował, że jednak nie bardzo, no to wystąpił z partii, mówiąc, że zawiesza swoje członkostwo i nie wiadomo, czy będzie miał do czego wracać po tej kampanii samorządowej, prawda? Czyli to nie jest tak, że zamierzałeś powiedzieć, że też Prawo i Sprawiedliwość jest otwarta na odchodzących. Nie sądzę, żeby była taka wola. No zresztą spójrzmy, kto z twojego ruchu wyszedł. No, pan poseł Ryfiński, który jest chyba taką najbardziej, no, powiedzmy, wyrazistą twarzą antyklerykalnej frakcji twojego ruchu, opuścił tę partię. No to jest pytanie, czy ta partia już zupełnie straciła to spoiwo antyklerykalne, czy jeszcze będziecie coś próbowali z tego wykrzesać. I tak się wam nie uda, no ale takie pytanie, powiedzmy,
To jest pytanie, tak? Oczywiście, oczywiście, rozumiem. Znaczy, no, po pierwsze, nie mieszałbym tutaj spraw gospodarczych ze sprawami światopoglądowymi i z antyklerykalizmem, bo to w ogóle jest ale zupełnie coś innego. Ale was spajały tylko te światopoglądowe, tak, jak się ja okazuje. Ja rozumiem, tak. No, czy, ale teraz, podejściu... Czy pan pozwoli, bo bym chciałbym się ustosunkować. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, no to akurat Prawo i Sprawiedliwość, no ja rozumiem, no macie bliżej nawet w studiu do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no to wiadomo, no jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, no przepraszam, o sprawy gospodarcze, no to jesteśmy partią liberalną, ale liberalną w sensie nie takim jak na przykład Kongres Nowej Prawicy, tylko partią taką umiarkowanie liberalną, tak? Jesteśmy za wolnością gospodarczą, za wolnością, za wolnym rynkiem, ale no, nie podzielamy poglądów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe i nowe otwarcie, to wygląda to w ten sposób, że oczywiście dalej jesteśmy za świeckim państwem, prawda? Kościół powinien być oddzielony od państwa. Ale po odejściu posła Ryfińskiego przechodzicie lekko na pozycję konserwatywne. Ale to pan powiedział. A, to już... ale nie zaprzeczyłeś. Poseł Ryfiński odszedł, miał do tego prawo. Uważam, że jeżeli miał odejść, to dobrze, że czyli, odszedł. Czyli wiemy już, gdzie są ci, którzy zostali w twoim ruchu, młodzi ludowcy. Żeby to troszeczkę uporządkować, bo tak jak tutaj kolega z PiS-u mówił, wszyscy jak tutaj siedzimy, chyba możemy się zgodzić, oprócz kolegów z właśnie twojego ruchu, że od samego początku był to pic na wodę fotomontaż. Spajanie, w cudzysłowie, próba spajania w jednej partii rzecznika przedsiębiorców, silnego antyklerykalizmu, liberalnej lewicy światopoglądowej, to po prostu nie miało najmniejszych szans powodzenia od samego początku. Jak już kiedyś tutaj siedział wtedy jeszcze już teraz nie będący w twoim ruchu Artur Dębski po wyborach, zapytałem go, czy to po prostu nie jest taki produkt Tymochowicza na 10%. Wszyscy zarzekali się nie, no ale widzimy doskonale, jak teraz to wygląda. A co pozostało po twoim ruchu? No pozostało to hasła: likwidacja państwa polskiego, książeczki sanepidowskie dla księży, przeglądy dla rowerów roczne. No, pozostało jeszcze 15 posłów. Ja chciałem cię zapytać, bo nieoficjalnie mówi się, że bo już kilku posłów twojego ruchu odeszło do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy rozmawiacie z tą grupą, która odeszła w piątek? To są politycy. Od pewnego momentu, odkąd zostali wybrani, są politykami, są posłami, którzy w pewnym momencie inaczej. Działacze od dawna już działali, dostali się do polityki i pewien kierunek swoich działań chcą kontynuować. I tutaj chyba nie ma większej różnicy, jeżeli się sprawdzą i dany kierunek będą chcieli kontynuować, do której partii będą chcieli wstąpić. I pytanie jest nie do mnie, a do kierownictwa i osób, które będą o tym decydować, czy te osoby mogą, czy będą, inaczej mówiąc, swoim działaniem potwierdzały chęć uczestniczenia w ideach, czy to z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platformy Obywatelskiej, KNP, czy PiS-u, czy PSL, nie ma różnicy. Natomiast no, problemem jest tym, że to są naprawdę nieliczne osoby, które w pewien sposób poważnie chciały zająć się polityką. Reszta, no przepraszam za stwierdzenie, ale to jest jedna wielka taka ściema. Dobrze, to ja zapytam bardzo ogólnie, bo masz rację, że pewne pytania są do decydentów w partii, a nie do was jeszcze nie decydentów. Młodego demokrata chciałem zapytać, czy może się taka sytuacja wytworzyć, że będzie lewica i prawica wyłącznie, że do Platformy Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej będą się zbiegać te ruchy no, centrolewicowe, a w Prawie i Sprawiedliwości centroprawicowe. Rozumiem. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Rozumiem. Taki model amerykański? Pytanie bardziej do teoretyka, a nie do praktyków, ale wydaje mi się, że w Polsce jednak ten model 2+2 będzie, przynajmniej 2+2 będzie funkcjonował, czyli dwie główne partie, jedna centrowa, jedna partia prawicowa, powiedzmy, i SLD i PSL, które też nie wyobrażam sobie, żeby miały zniknąć ani zostać wchłonięte, ponieważ no, nie jesteśmy takim, tego typu krajem jak Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o system polityczny, na szczęście zresztą, żebyśmy się podzielili tylko na dwie strony, to jest sztuczny podział w gruncie rzeczy. No, ale tym teraz bardziej, że tak? Platforma Obywatelska zrzesza jednak polityków też nie do końca, powiedzmy, dookreślonych, dlatego że no, kiedy jeszcze
mieliście w swoich szeregach zarówno z jednej strony Palikota, jak z drugiej strony pana Gowina, który na szczęście no, poszedł po rozum do głowy i odłączył się od Platformy Obywatelskiej. Nie jestem pewien, sądząc po jego dalszych poczynaniach, czy poszedł po rozum do głowy, ale... Ja się chciałem ciebie zapytać, bo dzisiaj oglądałem program, w którym pan poseł Scheinfeld dawał do zrozumienia, że w Platformie byłoby miejsce dla Roberta Biedronia. Byłoby? Czy ja wiem? Ja myślę, że tak, dlaczego by nie? Jeśli pan poseł Biedroń by chciał popierać program Platformy Obywatelskiej, to ja myślę, że dla was wszystkich by się tam znalazło miejsce. Ale wracając również do tego, co pan redaktor tutaj powiedział, Donald Tusk już w pewnym momencie dokonał takiego sprytnego zabiegu. Z jednej strony otwierając się na skrzydło lewicowe, gdzie był to na przykład pan Rosati, Arłukowicz, a z drugiej strony po pewnym czasie, w pewnym momencie blisko mu już było do Romana Giertycha i Ludwika Dorna. Jest gdzieś w pewnym momencie ta myśl, żeby stworzyć ten duopol stricte, natomiast uważam, że przy polskiej scenie politycznej różnicach programowych i przede wszystkim oczekiwaniu wielu Polaków jeszcze taki scenariusz długo nie będzie miał miejsca. A ja odnośnie kwestii przepraszam bardzo. Dobrze, musiał, krótko, bo muszę się Słuchajcie, ale po kolei. Co zostało wcześniej powiedziane, kolega tutaj z PSL-u powiedział, że ruch Palikota był projektem Tymochowicza 10%. No, lepiej być projektem, projektem 10% niż zawsze być projektem 5-6%, to raz, a dwa... Ostatnio siedmiu. Ale to wie pan, tak, taki akurat wyjątek. Ale jeżeli chodzi o to, co tutaj było powiedziane o panu pośle Biedroniu, chciałbym tutaj zaznaczyć i to mocno, że pan poseł został w partii, Dream Team, więc ta najlepsza elita. Znaczy, rozumiem, i pan poseł spokojnie jest tej możesz się wypowiadać w imieniu posła Biedronia, że znaczy, nie. Że... Ja tylko stwierdzam fakty, tak? Fakty są takie, że pan poseł został w partii, został w tym, w tych ludzi, którzy są po prostu, którzy w polityce działają najlepiej. No też nie bez powodu został w partii jako najlepszy poseł w Polsce. Mhm. Proszę bardzo. Unia Polityki Realnej. Ja bym chciał zapytać właśnie kolegę z Platformy Obywatelskiej, bo poruszyłeś temat tego programu, że poseł Biedroń mógłby wstąpić do Platformy, jeżeli poparłby program Platformy. Ja mam takie zapytanie, bo akurat reprezentuję ugrupowanie, które w 2001 roku miało mieć nieszczęście koalicję z wami. To znaczy uwierzyliśmy w to, że po prostu na naszych hasłach wejdziecie do Sejmu. Owszem, weszliście na naszych hasłach do Sejmu. To były hasła uproszczenia podatków, obniżenia podatków i w ogóle uproszczenia życia gospodarczego w Polsce. Rzeczywistość pokazała, że zgoła odmiennie rządy Platformy były realizowane. No więc mam pytanie, jaki to w końcu jest ten program Platformy Obywatelskiej, bo tak naprawdę to ja nie wiem i zawsze chciałem publicznie zapytać kogoś młodego z Platformy właśnie, jaki wy macie tak naprawdę program? Słuchajcie, ja się bardzo cieszę z tych brawa, ale proszę o krótką odpowiedź, bo to jest takie pytanie podprowadzające. Do strony internetowej, może zapraszam. Ewentualnie jeśli mam krótko, to nie mogę całego programu przedstawić. Zawsze możesz przyjść do naszego biura, poprosić o program, dostaniesz, zapraszamy. To ja też, też oprócz posła Biedronia, dla mnie też by się w Platformie znalazło miejsce, rozumiem. Dla wszystkich. No proszę. Tak jak w SLD. Ale jesteście fajni, no. Tak? My też mamy ciepłe serca. Ja tutaj od samego początku przysłuchuję się bardzo ciekawej dyskusji między kolegami z twojego ruchu, SLD, PSL-em. I co mnie zaciekawiło w tej żelaznej, lewackiej logice, przynajmniej tych dwóch wyżej wymienionych partii pierwszych, to, że kolega odwołuje się do Boga, a koleżanka odwołuje się do gdzieś ukrytego konserwatyzmu. I chciałbym się zapytać najpierw kolegi z twojego ruchu, czy po takiej kampanii nienawiści, jaka została wytoczona w stosunku do Kościoła katolickiego i ludzi wierzących w trakcie wyborów do Europarlamentu, między innymi przez profesora Hartmana, który musiał usunąć się w cień, ponieważ Polacy sobie tego nie życzą. To jest gdzieś esencją naszej polskości i nawet ludzie z SLD już to zobaczyli, że walka z Kościołem to jest walka z wiatrakami. Zatem chciałem się spytać kolegi z ruchu Palikot, z twojego ruchu, przepraszam, czy w ciągu ostatnich miesięcy to Kościół przeszedł takie katarzis, czy to ludziom w twoim ruchu się tak pozmieniało? Znaczy, ja się nie odwoływałem do Boga, broń Panie Boże, ani razu.
Ja tylko Boga nie mieszałbym w to tutaj. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka, to czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, i to tutaj nie chciałbym tutaj takich delikatnych spraw poruszać. Jeżeli chodzi o świeckie państwo, no to tak jak mówię, no, na tych hasłach ruch Palikota ówczesny dostał 10% w wyborach do Sejmu. Dalej jesteśmy oczywiście, tak jak mówię, za świeckim państwem. Teraz ma problem, ale i musi nieco zrewidować. Tak jak pan tutaj, kolega tutaj, nie wiem z jakiej partii kolega jest, ale... Aha, no to dobrze. No to nie atakujemy nigdy Kościoła, atakujemy po prostu konkretne przypadki, tak? Konkretne przypadki nadużyć, nieporozumień, które powinny zostać rozwiązane raz i dobrze, i Kościół nie powinien mieszać się w sprawy państwowe i już. Na odwrót. Ja muszę powiedzieć, amen, wyjaśniłeś. Sojusz Lewicy chciałby, a propos tego konserwatyzmu, tak? Bo zostałam wywołana, więc chciałam powiedzieć, Myślałem, że też chcesz wstąpić do nas. Nie. Bo każdy się pyta. Zdecydowanie nie chcę wstąpić do Platformy Obywatelskiej, mogę to powiedzieć otwarcie i publicznie. Aczkolwiek to, że jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to nie znaczy, że na przykład nie mogę być chrześcijanką i nie mogę chodzić do kościoła, więc nie wiem skąd te uszczypliwości. No, oczywiście, to prawa strona... Oczywiście, że to nie wyklucza, że bycie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wyklucza, dlatego że lewacy generalnie dzielą się na lewaków takich, którzy są lewakami, którzy są ideowcami i takowymi wy nie jesteście, i na lewaków, którzy są ideowcami i giną, tak jak twój ruch. I to jest najlepszy przykład. To jedna z definicji lewej strony, prawica, Koliber, proszę bardzo. Ja się odniosę do młodego człowieka z Platformy Obywatelskiej, który nam tutaj poczynił zwierzenie, że chciałby przytulić swojej partii Roberta Biedronia. No. powiem ci kolego, jak już chcecie przytulić Biedronia, to nie najlepiej o was świadczy, bo ja ci przypomnę, Platforma Obywatelska powstawała jako partia prawicowa. No pewnie ty się w tych czasach jeszcze bardziej interesowałeś przygodami gumisiów niż polityką, ale... W czasach, kiedy Platforma powstawała, około roku 2000, to była partia Płażyńskiego, Roki, ty później właśnie Gowina, deklarowała przywiązanie do patriotyzmu, do wartości mniej więcej chrześcijańsko-demokratycznych, do wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj deklarujesz, że w twojej partii jest miejsce dla Biedronia, który jest zawodowym gejem. I poza tym, że jest z zawodu gejem, nic sobą totalnie nie reprezentuje. Ja cały czas nie słyszę pytania. Właśnie, o czym to świadczy, że chcecie takiego gościa przytulić we własnej partii? Czy już totalnie macie za nic własne deklaracje ideowe, własne chrześcijańsko-demokratyczne korzenie? Czy staliście się partią, która przytuli każdego, który wam zapłaci? Znaczy, nikt tutaj nie mówił nic o płaceniu, jeśli odwołujesz się do wartości chrześcijańskich. To, ile się nie mylę, miłość bliźniego jest wartością chrześcijańską, więc my was kochamy. No proszę. Unia Polityczna, ale krótko, dobrze? Ja tak króciutko co do właśnie do nowości koleżanki i kolegi z twojego ruchu. Przypomina mi się taki kawał. Rozmawia dwóch ateistów. Jeden do drugiego mówi, wiesz co stary, jeżeli Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeżeli Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Ja chciałem o jedną rzecz jeszcze zapytać młodych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, bo mam przyjemność po raz drugi pod rząd prowadzić program i nie ma już po raz drugi nikogo z Solidarnej Polski i z Polski Razem Jarosława Gowina. Czy to o czym świadczy, czy to jest przypadek? To jest raczej przypadek, dlatego że... Raczej. Znaczy nie odpowiadamy za... Ja wiem, ale... Bądź co bądź osobne byty polityczne, jakimi są Polska Razem i Solidarna Polska. No tak, ale sam też, one wspólnie też tworzą osobny klub w parlamencie, więc my za ich poczynanie nie możemy... Ale w Polsce jest już tak dużo koalicji tych trzech partii, że stąd moje pytanie, czy PiS reprezentuje już te dwie pozostałe partie? Kiedy tutaj byli przedstawiciele Polski Razem i Solidarnej Polski, to również dostawali czas na zadanie swojego pytania. Na, powiedzmy sobie szczerze, nie konsultujemy tego, o co będziemy pytali z naszymi koalicjantami, dlatego że, tak jak mówię, no, oni powinni budować swoją pozycję polityczną. Czyli to przypadek. Pytanie, czy... Z miłą chęcią pytanie. Proszę. Co do kwestii Solidarnej Polski i Polski Razem Jarosława Gowina, stwierdziłbym, że przypadek nie sądzę, ale pytanie do kolegi z twojego ruchu. Niejednokrotnie lobby homoseksualne, również posłowie twojego ruchu twierdzili, że w Polsce mamy olbrzymią rzeszę osób, które mają problem homoseksualny, które są homoseksualistami. Że to są dziesiątki, setki tysięcy ludzi, zapewne również na tej sali. I teraz pojawia się pytanie, gdzie są ci ludzie, dlaczego nie głosują na twój ruch? Dlaczego nie pozwalają wam osiągnąć tego 5-procentowego progu wyborczego? Na kogo oni głosują? Na PiS? Na PO? Ja mogę odpowiedzieć
patrząc po frekwencji wyborczej, że ci ludzie nie głosują na nikogo, bo do wyborów nie idą. I to jest spowodowane... Czyli nie są dobrymi obywatelami? Nie, to jest spowodowane tym, że nie każdy człowiek śledzi w każdy dzień informacje polityczne i ludzie są po prostu już niektórymi sprawami politycznymi zażenowani i to jest problem całej polityki, nie konkretnych grup, konkretnych partii, konkretnych osób. A jeżeli chodzi o sprawy, o problemy seksualne, no to czy Polacy mają, czy nie mają, to najprościej spytać, mi się wydaje, seksuologów. Oni są od tego, oni się tym zajmują i oni panu odpowiedzą, skoro być może pan też ma problem. Ja nie wiem, no ale wie pan, różnie w życiu bywa, prawda? To jest odpowiedź. Jeszcze chciałbym się wcześniej tutaj ustosunkować, bo tutaj zauważyłem we wcześniejszych rozmowach tutaj bardzo takie zbliżenie. Tutaj Platforma Obywatelska tutaj sobie, znaczy przepraszam, Młodzi Demokraci tutaj tak do PSL w zanadrzu sobie zostawiają i się zbliżają, tulą się do SLD. No SLD tutaj także widzę... chodzi do kościoła z republikanami, także no... No ale dobrze, ale... Znaczy, wszyscy się zbliżają. Jesteśmy ludźmi, przychylają się. Ale to jedna rzecz, bo to jest dość, to jest dość istotne. Już oddaję głos, ale ciebie to martwi, bo ja przyznaję, że jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to otwarcie jest zdecydowanie większe niż wśród dorosłych polityków. Takiej sytuacji nie przypominam sobie, żeby faktycznie... Ja rozumiem, że to nie chodzi o to, że te partie będą wchodziły w koalicję, ale no jest pewien cień sympatii chociażby. Tak, oczywiście. No i to jest bardzo, według mnie to jest bardzo dobrze, że tak się dzieje. Idziemy w dobrym kierunku. I ja uważam, przepraszam, bo tutaj może są jakieś nieścisłości. My także jesteśmy otwarci na współpracę i dialog, na wszystkich tutaj obecnych. Także... Dobrze, to już to wiemy. Chce? A Nowa Prawica też? Tak, ja tutaj akurat chciałem korespondować z kolegą z PSL-u, ale my akurat jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą zrobić z Polski raj podatkowy. To a przytulacie? Jeżeli chcesz zrobić raj podatkowy z Polski i nam w tym pomożesz, to jak już będzie ten raj podatkowy, to się przytulimy. No proszę. Ale korespondując do kolegi, co mówił, że akurat jest twój ruch PiS na wodę fotomontaż, tak? To ja akurat tak postrzegam każdą partię, akurat, która jest obecnie w parlamencie. Ponieważ no, tutaj wy jesteście ludźmi młodymi akurat, tak samo jak ja i ja mam nadzieję, że ja jestem w partii dla idei akurat i poza akurat moją partią, że wolny rynek akurat i niskie podatki i prawo oparte o, proste prawo oparte o wartości chrześcijańskie, no ja akurat się z tym akurat całym ciałem zgadzam, tak? Więc ja nie wiem akurat jakie są akurat tutaj idee PiS-u, skoro PiS idzie z hasłami socjalnymi akurat i podczas swojej kadencji obniża podatki. SLD akurat też zrobiło fajną akurat rzecz, ponieważ wprowadziło podatek liniowy. No i Platforma Obywatelska, która dostała się do parlamentu na hasłach obniżki podatków, no podwyższyła podatki, więc no, przepraszam, ja nie widzę tutaj akurat. Wszyscy akurat to spis na wodę fotomontaż akurat i nie trzymają się tego, co mówią. Powiedziałeś po jednym zdaniu dobrym o Prawie i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W związku z tym rozumiem, że jeśli już zbliżenie, to z tymi dwoma partiami nie. Jeżeli chodzi, mówię, konkretne akurat postulaty i konkretne pomysły były dobre. Jak akurat, ale to też dzięki pani Zdecie Gilowskiej, która przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, że dzisiaj bohaterem, ja cały czas liczę na to, że jednak Andrzej Rozenek dojedzie do nas, bo miałem przed programem sygnał, że wylądował w Balicach. Zobaczymy. Już właściwie słyszę ze studia, że już właściwie powinien być, ale go nie ma. To w takim razie pytanie do ciebie jeszcze ostatnie chyba, przed przyjściem Andrzeja Rozenka. Co z celebrytami? Bo mówiłeś o pośle Biedroniu, ale na przykład Kazimiera Szczuka była taką twarzą. Czy coś się stało? Czy oni się wycofali? Znaczy, no nikt się nie wycofał, to jest raz. Z tych osób, które nie odeszły z partii, działają dalej, są w partii. Jeżeli chodzi o celebrytów, no to ja nie uważam, to jest według mnie no, złe sformułowanie, bo nie uważam, że w polityce potrzebni są celebryci, w polityce potrzebni są konkretni ludzie, którzy potrafią coś zrobić i załatwić dla całego społeczeństwa, dla państwa. Być może no, tacy wyraziści ludzie są potrzebni, ja to rozumiem i nikt się nie wycofał. Tak? Jest pan poseł Biedroń, jak sam pan wie, nie odszedł, pani Kazimiera Szczuka jest, jeżeli będzie mieć taką chęć, no to może być w partii, tak samo jak z nami może współpracować każdy tutaj i każdy, kto
w jakimś tam stopniu popiera ideę i współpracę z nami, to tutaj my nie widzimy żadnych przeszkód. Prawo i Sprawiedliwość, a propos celebrytów? Ad vocem odnośnie do pani Szczuki, no to jest ciekawa definicja wyrazistości, dlatego że przed wyborami ostatnimi pani Szczuka wzięła udział w spocie wyborczym, w którym w jednej sekundzie mu wykrzykiwała więcej kultury, a zaraz potem mówiła, że w ryj może dać w słusznej sprawie, koniec cytatu. No więc to nie jest wyrazistość, no to jest po prostu absolutny brak pomysłu na inne zdobywanie popularności niż poprzez skandal. A to paliwo się wyczerpało i to pokazują badania. Znaczy, skoro zapamiętałeś ten fragment i wiesz, że ona wystąpiła w tym spodzie w wyborach, no to uważam, że po prostu, że to jest dowód na to, że to jest wyrazistość, tak? A jeżeli chodzi o więcej kultury, czy o to wyjdać mogę, no to jeżeli chodzi o, to jest po prostu, to nie jest tak powiedziane, nie jesteśmy partią, która mówi tak prosto wszystko, prosto z mostu i to jest, i tak jest. Chodzi o po prostu o to, że takie sformułowanie ma po prostu, trzeba to zrozumieć, prawda? To nie jest tak, że to jest, trzeba po prostu, no to jest tak, jak jest w literaturze, prawda? Nie wszystko jest powiedziane tak, jak jest. Trzeba po prostu sam, musisz sobie po prostu na to odpowiedzieć. Skoro jeżeli tego nie rozumiesz, no to... Być może, no nie wiem, jak jest w Prawie i Sprawiedliwości. Nie mogę na ten temat... Jedna ciekawa uwaga tu się pojawia. No właśnie mam problem, ale to za moment, dobrze? Bo tak? No, Lech Walicki, Nowa Prawica. Ja chciałbym się odnieść do tego wniosku generalnego, który pan redaktor wyciągnął z tej dyskusji tutaj, że my młodsi jesteśmy bardziej otwarci i tacy sympatyczni niż ci starsi politycy. No i ja bym się z tego nie cieszył, bo to świadczy tylko o tym, że być może tutaj idea schodzi na dalszy plan, a ta sympatyczność wynika z zupełnie czegoś innego i to daje pod rozwagę, że niekoniecznie ta sympatyczność jest tym, o co powinno nam chodzić. My walczymy o ideę, dlatego cień sympatyczności można zostawić, ale mimo wszystko ja nie będę się zapisywał ani do SLD, ani do twojego ruchu, ani do Platformy, ani do PiSu, ponieważ dzieli nas przepaść. Dobrze, ale sądzisz, że jest miejsce, nie chcę zapytać, czy jest miejsce dla partii ideowych, bo nie chciałbym nikogo obrażać, ale czy one są w stanie rządzić, partie ideowe? Jak chociażby Nowa Prawica. Myślę, rządzić, że są w stanie rządzić, ale nie mogą się tutaj kierować takimi względami jak sympatyczność i otwarcie, tylko zdrowym rozsądkiem i jakąś kalkulacją polityczną. Lewa i prawa strona kieruje się otwarciem i prawdopodobnie będzie tak, że znowu będziecie za burtą. No niestety, to mielibyśmy być po tej drugiej stronie burty, tylko dlatego, że jesteśmy otwarci i sympatyczni, to wolę, żeby nas tam nie było. Nie tak, żebym się na siłę upierał przy tej otwartości, ale ona daje jakiś efekt. W związku z tym, jeśli w polityce chodzi o rządzenie, o efekt, no to... To umówmy się, że czyli tak, umówmy się na pół, ten cień pół sympatyczności. Pół. Idea jest. Dobrze. Ale tutaj jeszcze przykład swojego ruchu, jak i po części SLD, pokazuje jednak, że no, ciemne chmury zbierają się nad lewicą w Polsce. Mimo wszystko polskie społeczeństwo jest społeczeństwem konserwatywnym i właśnie tutaj to, co mówił kolega i teraz na kolejny zwrot Janusza Palikota, mówiący, że Armand Rychiński, prawda, przeholował z tym swoim zaciekłym atakiem na Kościół, wskazuje, że po prostu nie będzie zgody na takie, a nie inne traktowanie wartości konserwatywnych w polskim społeczeństwie. Natomiast co do kwestii społecznych, tych socjalnych, kwestii gospodarczych, to one są w cudzysłowie zagospodarowane już przez inne partie, więc no, nie wydaje mi się, podsumowując ten los tutaj twojego ruchu czy też SLD, żeby to miała być jakaś cień szansy dla SLD. To rozumiem, że dobrze byłoby zapytać, jak daleko jest się w stanie Sojusz Lewicy Demokratycznej chociażby posunąć, jeśli chodzi o, albo cofnąć, o może to jest lepiej sformułowane. Do centrum, tak? Tak. No, ja uważam, że nie jesteśmy w stanie się cofnąć do centrum i generalnie nie obierałabym takiej drogi, ponieważ ja akurat jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej ze względu na moje idee i bardzo się cieszę, że kolega z PSL-u się tak troszczy o miejsce lewicy na polskiej scenie politycznej, aczkolwiek mogę cię uspokoić, że w tym momencie jesteśmy trzecią siłą polityczną w kraju, więc naprawdę idziemy w dobrym kierunku. No, gdyby spojrzeć na sondaże, to sondaże to, sondażami, no dobrze, ale to są tylko sondaże. Obiecałem, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ja bym chciała zauważyć dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, odnosząc się do kolegi z Nowej Prawicy, to jest jasne, że troszeczkę inaczej działają partie, które biorą na siebie ciężar władzy, a inaczej te, które stoją troszeczkę poza tym i mogą wszystko krytykować. I my, moi koledzy, robimy właściwie, działamy politycznie, można powiedzieć społecznie, to znaczy
pracujemy oprócz tego, studiujemy. Łatka polityka wcale nam nie pomaga, ponieważ, i to zarzucam Donaldowi Tuskowi chyba najbardziej, że obrzydził ludziom politykę, mówił, nie róbmy polityki, budujmy mosty. Znaczy tak jakby polityka była czymś złym. Jakbyśmy, my byli napiętnowani dlatego, że chcemy coś robić dla tego kraju. Ale martwi mnie dużo bardziej jedna rzecz. Tutaj wszyscy właściwie, moi przedmówcy z różnych partii zaczęli się licytować, kto, w którą stronę, jakie idee. Natomiast tak naprawdę to nie jest ważne, ponieważ partie nie istnieją same dla siebie i my nie istniejemy po to, żeby tu sobie podyskutować, czy się lubimy, czy nie. Jasne, fajnie, jaki jest mi dobry poziom kultury politycznej, jeżeli traktujemy się z szacunkiem, ale jesteśmy w Krakowie, stolicy województwa, które po Śląsku notuje najwyższą emigrację. Z tego województwa wyjechało 150 tysięcy ludzi. 50% bezrobotnych w tym województwie to są moi koledzy, ludzie do 34 roku życia. My słyszymy w mediach teraz o nagrodach, słyszymy teraz o tym, jak to się zatrudnia w administracji publicznej, tworzy kolejne stanowiska. Może tym się zajmiemy, może wreszcie powiemy, co jest też ważne dla tego kraju. To świetne podprowadzenie do pana posła. Dzień dobry, panie pośle. Zapraszam. Krótka wizytówka, proszę bardzo.